Hejka kochani, z tej strony Ebba i dzisiaj przychodzę do was z filmikiem bardziej trochę wyjaśniającym dlaczego jest przez jakiś czas, przez ostatni czas troszkę mniej filmów, kiedy będzie następny film, bo też u mnie się wiele zmieniło, dlaczego nie było filmów z Halloween, dlaczego nie ma filmów z aktualizacji, jeżeli chodzi o fabułę. Tutaj mi chodzi głównie o fabułę, bo na przykład z koni belgijskich będę już montowała, ale to później o tym powiem. Powiem też co nieco o świętach, powiem o spoilerach, o filmach na przyszłość, które mam zamiar robić, ale laguję, no dobra. Więc tak, za 15 minut, sorry, za 12, są już mistrzostwa. Teraz sobie akurat tutaj na moim kochanym, naprawdę najlepszym moim koniku, którego kocham na Islandzie, kocham Islandę Star Stable. Już no niestety na 15 poziomie sobie tutaj jeżdżę, po torze baronowej wyścigi robię i po prostu później przyjedę sobie odebrać pedę na innym koniu. I tak, ten film, to nie będzie jakiś mega ciekawy, ale jeżeli chodzi o dla osób, które bardziej interesują się filmami ogólnie, niż po prostu oglądają mnie jak nie mają co robić, to raczej ten film nie będzie im potrzebny, raczej dla moich takich, dla osób, które bardziej mnie oglądają i tutaj jak bardzo ingerują się tutaj w kanał. A więc zacznijmy może sobie od początku, czyli od, tutaj mam napisane, tylko się nie umiem teraz rozczytać, więc zadajcie mi sekundkę. Okej. I tak, po prostu ta kartka miałam ją i gdzieś mi zleciała z biurka i naprawdę nie wiem totalnie gdzie ona była. Więc tutaj wam przeczytam, chwila, za ile są mistrzostwa, bo ja nie wiem, 9 minut, dobra. I tak, teraz wam powiem, co się u mnie naprawdę grubo zmieniło, ponieważ najczęściej robiłam tak, że nagrywałam miliard filmów, a dopiero później jakiś jeden montowałam, dlatego właśnie ostatnio wleciał dopiero film ze świąt. Znaczy nie konkretnie ze świąt, tylko film nagrywany podczas świąt, bo właśnie takim sposobem to robiłam. A teraz robię tak, że nagrywam film, później go montuję, a później go wrzucam i dopiero nagrywam kolejny. Albo nagrywam na przykład dwa bardzo krótkie filmy, na przykład dwa odcinki z mistrzostw. I tak. I to jest tak, co nagrywam, bo uważam, że tak mi wyjdzie lepiej. Wyjdzie lepiej dla kanału, ponieważ zasięgi znacznie się zwiększą, bo algorytm ten zauważy, że ja wrzucam te filmy. Postaram się też to robić znacznie bardziej regularnie, na przykład dwa filmy w tygodniu, jeżeli mój czas na to pozwoli, którego mam mało, naprawdę. Znaczy, może nie mało, ale wiadomo, są dni, w których mam więcej czasu, są dni, w których mam znacznie mniej czasu, więc to musicie mi akurat wybaczyć. Dalej sobie omówimy coś o świętach, ponieważ jest pełno spoilerów na zagranicznym YouTubie, chociażby kanał CC Creation, który jest oczywiście w opisie. Ja po prostu ubóstwiam ten kanał, kocham ten kanał i naprawdę polecam wam, jeżeli chcecie cokolwiek dowiedzieć o najbliższych koniach, eventach i tak dalej. I będzie tak, na Jurowiku w ogóle ma być śnieg, dodadzą dwa nowe konie, w czym jednego Islanda i moje starkońce znowu będą mniejsze, plus mam jeszcze zamiar kupić sobie jednego arabka świątecznego. Jeszcze dojdzie magiczny pasofinal, on jest taki se, szczerze. Nie podoba mi się jakoś bardzo ten jednorożec, bo to będzie jednorożec. Więc tak, to już. I teraz tak, dlaczego nie ma fabuły? No, dlaczego nie ma tej fabuły? No przecież to za problem. Ponieważ fabuła zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu do nagrania jej i bardzo dużo czasu do zmontowania jej. I bo to są długie i złożone filmy, więc ja po prostu nie mam na to totalnie... O, on ma taki sam koniec jak ja. Ja po prostu nie mam totalnie na to czasu i musicie mi to naprawdę wybaczyć, bo jakbym chciała... wiadomo, jeżeli... Ja też montuję na telefonie, a w telefonie nie mam też tak miejsca. No ale dobra, to już nie o telefonie, bo ten telefon przeżyje. Aha, miałam nie odbierać pedę, no tak. Dobra, przynajmniej będę bogata. Jakby ja... Chodzi mi o to po prostu, że to zajmuje bardzo dużo czasu, a mój komputer ostatnio zaczął już świrować, bo nie miał totalnie pamięci, dlatego że tak bardzo zawaliłam go czym? Fabułą! No tak, kto by się spodziewał. W sumie pojechałam po Intabiana. Zdążę jeszcze przez te kilka minut. Dobra, dlatego teraz jakie będą następne filmy, więc tak, po tym filmie na pewno będą filmy ze świąt, postaram się też zrobić film z aktualizacji, będzie film z Belgów, koni belgijskich, no chyba, że już jest, to zależy, ale raczej będzie. Będzie film z nowych wyścigów, które dadzą za tydzień, to też będzie i w sumie chyba na razie tyle, co wiem, oczywiście to nie będzie, że do końca, do świąt nie będzie żadnych filmów, bo oczywiście będą.
Po prostu tak szczerze w tym momencie aktualnie nie wiem, jakie będę filmy nagrywała. Szybko, gdzie jest mój Pintabian? Pintabian. Imię, jak to się nazywałeś? Tu jest. Ściana jest, tu jest. Gdzie on jest? Tam. Tego, jak on się nazywa? Tego małego pyrtka, Gingerbreada. Islanda wrzucę później. Ale musimy go ubrać, tylko że on nie może nosić tego o głowie. To może ja bym wzięła... Ubiorę się jak jakiś żul. Wezmę po prostu do tego brązowy sprzęt, to tak. Brązowe buty. Dobra, ja już konia przebrałam, możemy jechać na te mistrzostwa. No i tak, i na razie to są w sumie tyle filmów, które będą. I teraz, bo nie wiem czy wiecie, ale kupiłam Lavernę i pewnie dużo osób zastanawia się, kiedy będzie z niej film z kupowania jej, ale niestety filmu nie będzie, ponieważ znacznie lepiej, niech szybciej biega. Nie mam tego filmu, bo nagrałam go, ale niestety mi się zepsuł i nie będzie go. I teraz tak, dalej to będziemy mieli... dlaczego z Halloween był tylko jeden film, a to dlatego, że... Po prostu miałam więcej filmów, ale właśnie komputer już mi to zaczął świrować, musiałam pousuwać bardzo dużo filmów i pomimo, że dobrze mu to wyszło, a z Halloween nie było nic jakoś bardzo ciekawego, co robiłam. Oczywiście w święta będzie znacznie więcej filmów, w święta będę robiła film przynajmniej dwa razy w tygodniu. Jeżeli uda się więcej razy, to raz w tygodniu to będzie aktualizacja, a jeżeli uda się, to będzie jeszcze drugi film. I jeszcze mam zamiar robić w święta takie krótsze filmy, na przykład zrobimy jakąś paradę świąteczną, zrobimy jakieś świąteczne spotkanie, świąteczna sesja zdjęciowa i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wiecie, robienie wyścigów i tak dalej, więc to mam zamiar zrobić. A więc mam nadzieję, że... i to już koniec, i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i pa pa!